z Ewangelii według świętego Mateusza. Co jest łatwiejsze, powiedzieć Twoje grzechy są odpuszczone, czy też rozkazać wstań i chodź? Pan Jezus zadaje dzisiaj pytanie, które jest bardzo, bardzo ludzkie. To my często zadajemy sobie pytanie, co jest łatwiejsze, dlatego że lubimy wybierać to, co łatwe. Tymczasem Bóg ma zupełnie inną perspektywę. Jego wybory znamy i to są wybory tego, co trudniejsze. Bóg mógł zbawić świat jednym pstryknięciem palców, jedną myślą, a jednak postanowił zbawić świat najtrudniejszą drogą, drogą krzyżową. I oto dziś pyta, co jest łatwiejsze, czy uzdrowić ciało, czy uzdrowić duszę. I oczywiście odpowiedź ludzi będzie prosta. Uzdrowienie duszy to pstryknięcie palcem, a uzdrowienie ciała wymaga wysiłków. Tymczasem Bóg przypomina nam, że jest na odwrót, że nasze ciało jest bardzo prostą maszyną w porównaniu z całym kompleksowym, wielowymiarowym tworem, jakim jest nasza dusza. I dlatego, o ile coraz łatwiej radzimy sobie z naprawianiem ciał, o tyle do naprawiania dusz ciągle Pana Boga potrzebujemy i tu się nic nigdy nie zmieni. Wybieranie trudniejszego, wybieranie trudniejszej drogi, to jest chyba bardziej po Bożemu. I tak próbujmy. Do zobaczenia jutro.